jestem do końca pewny, kiedy on mnie widzi, a kiedy nie. Ciężko też jest rozpoznać, kiedy można się gdzieś schować, a kiedy nie. Się dygam trochę. Wcześniej się nie bałem za bardzo. Może pobiec tam szybko. Ten Tomasz chyba też był medium i próbował, ale tam dużo jest zagadek takich niewyjaśnionych, co się stało, że ona była na tych zdjęciach, dlaczego, nie? Most people spend their whole lives seeing only a fraction of our reality. Lucky them. Damn it. I have spent my whole life looking beyond the edges of our reality. Even as a child, I saw things that would break a grown man. Eventually, I grew into it. It became my normal. But that thing, it was anything but normal. I've never encountered anything like this. This ravenous. I felt lost. I came to Neva looking for answers, and all I got was more questions. What was that monster? Who was Thomas?
And what did he want from me? Marianne! Wake up, please! Marianne! I woke up with icy water in my veins. I wanted nothing but to get out of there. To just get up and run until my legs give out, until my lungs collapse. But I knew I couldn't. It wouldn't have solved anything. And besides, Sadness needed my help. Znowu jesteśmy tutaj na parterze. Jest someone there. To żeśmy już mieli okazję zobaczyć. Mary and Happy. You're okay. Sadness? Is that you? Are you okay? What was that thing? Hello? Find! Richard! Richard? No, Sadness. The man I'm looking for is named Thomas. Who's Richard? Malasz. Day room. Day room? Are you trying to show me the way? Pamiętam, gdzieś na informacji była zaznaczona świetlica. Muszę znaleźć te takie. Ciekawe, już wcześniej widziałem te plakaty. The Day Room. Bezpieczne miejsce dla najmłodszych. Może. A może nie. Kurde, liczyłem na to, że ten plan zobaczę, ale pewnie jest jedyna opcja, tylko nie wiem, czym nie kombinuję. Mamy te drzwi zamknięte po prawej stronie. A, okej. Okay. The Day Room. Chryste. Serio, można dostać tego ataku. Nie widzę nic. To już miałem okazję zobaczyć. Te drzwi tam zapraszają, nie? Przeciwko. Wydawało mi się, że to z innej strony było wtedy. Ale chyba z tej. Jeszcze sprawdzę te drzwi tutaj. O. Byłem gotów iść w drugą stronę, a teraz proszę. Klucz wystarczy, klucz? Pewnie tak. What now? Nieźle ten. Niezły łańcuch założyli tutaj. Holidays in the country. Pierdzielę to światło.
O Jezu. First Thomas, then Richard. Before I knew it, I was looking for a bunch of strangers. At least sadness was still with me, in a way. To jest taka historia, że ją się chyba przyjemniej ogląda, niż się w nią gra. W sensie takim, że wolałbym być jako widz na streamie, niż jako gracz. Teraz słowo daję. Trochę wam zazdroszczę czasami. Tam jest ten pokój zabaw gdzieś tam, ale pewnie... Nie? Jest, to są ten... Więc to są pewnie drzwi, ale... Bo tu jest basen. Kurde, jakaś krew na dole, ja pierdzie. Is that? Oh God, it's everywhere. How many people died here? Pierdziel, jaki głęboki basen. Z reguły, no, jest skocznia i w ogóle wszystko, nie? Z reguły baseny w takich ośrodkach są dosyć płytkie, tam 2 metry maksimum, a tu widzę, że jest dużo głębiej. Jeszcze trochę wody zostało. Będę spróbuję wyjść, ale... Okej, jeszcze sprawdzę tam faktycznie jedną rzecz. Ciągle zapominam, że można je tam przyglądać się im bliżej. Let me be frank. This case is problematic. My superiors want it to go away. I want it to go away. You can see how your statement complicates that? Comrade? Yes, I understand. Some things don't just go away. They stick. They echo. No. Ktoś chyba zabijał tych ludzi i wrzucał tutaj do wody. Dobra, pójdę tam. Jeszcze sprawdzę z tej strony, co jest za wyjście. Ale nie, no, proszę. The nurse, she did it. She killed them all. It was like something possessed her. Is that really what you want us to put on record? It's what I saw. The nurse. But how? Why? Ta powieść o miłości, to znaczy ta kobieta, która tam
miała depresję. Ona... ta pielęgniarka, ona... ten malarz chyba dawał jej kwiat wtedy. I ona się zajmowała też tą kobietą, która miała depresję tutaj. Przesunąłem ten wózek tylko. Jaki to ma sens w tym miejscu? Może później się okaże. Bezpieczniej się czuję w tym świecie realnym. Cover your nose. Try not to look at him. The sooner we're done, the sooner we can get out of this place. Ugh. Definitely didn't need to feel that. A może to ona jest pielęgniarką? Ta nasza bohaterka, przecież jej zdjęcia były tam. I teraz w jakimś takim czyśćcu jest. I przeżywa to wszystko. To byłby taki motyw trochę z Silent Hill. Chyba. Przynajmniej w filmie był taki motyw. Podobny. Ale boję się trochę tego potwora, że zaraz znowu w tym świecie wyląduje dziwnym. Locked. Hey, Marianne. You look like shit. Przypomniał mi się Cyberpunk, jak zobaczyłem to lustro. Ale tu są przynajmniej odbicia, nie? Okej. Are those bolt cutters? Might be useful. If only I could reach them. Na pewno ich nie dosięgnę w ten sposób. Dobra. Trzeba coś znaleźć. Może ten wózek nieszczęsny, ale on jest za daleko. Nie sądzę, żebym go przeciągnął aż tutaj. Och, kurde. Wow. Sadness? How did you... shit! Show that weirdo. What are you gonna do? There were some kids here.
Hello? Anyone? Wcześniej chyba nie mogłem tutaj wejść, nie? I'm sure they're here somewhere. No, no. Bernard wouldn't do that. He's nice. Ugh, she's talking to herself again. What a freak. Hey, don't talk about her like that. Shut up, Bernard. Może ta nasza bohaterka była jednym z tych dzieci tutaj. Nie? Te wspomnienia jej z dzieciństwa, gdzieś tam nad jakimś nadbrzeżem i ten facet z pistoletem. Widziałem już wcześniej, nie? What is it? You want to show me something? Kurde, żeby tylko żadnych zwłok tu nie było. What the hell? Snowdrop, huh? Why does that sound familiar? Okej. Okay. Do kolekcji. Na mnie spojrzało. Chyba zamknęli tą dziewczynkę albo kogoś tam zamknęli w tej szafce. Czyli idę w dobrą stronę, chyba nie. To motyle jednak tam w środku są bardziej. Albo już skończyłem za nimi podążać, albo czegoś jeszcze nie znalazłem tutaj. Biały z tej strony lustra, czarny z drugiej, 15 strona.
pójdę tędy. Ja pierdzielę. As I got closer to the mirror, I felt a slight tug in my pocket. I could tell there was more to that figurine than just carved wood. Boję się zaraz, że ten świat się zmieni na ten taki mroczny. Znowu mnie będzie gonił ten wielki ciem. I can feel it calling out to me. O nie. It was the first time that it ever happened. I touched the mirror and crossed over to the other side. What the hell is this place? Nie różni się za bardzo od tego świata duchów, to prawda. Wszystko odwrócone jest jakby, nie? Chociaż może nie. Pytanie, czy bał się mamy, czy wołał o pomoc mamy. Oh God. What happened to you? Wait. I know you. You were that boy. Bernard, was it? He was trapped there, just like I was. I knew his name, but somehow that wasn't enough to send him away. It was like a part of him was missing. Czegoś brakuje, ale na pewno nie jest to brzytwa. Teraz faktycznie czuję się trochę jak medium, nie? No bo... Taka już rola, żeby te dusze zaniepokojone, które utknęły między światami, odsyłać gdzieś. Oh, shit. Idzie strasznie. Ale jeszcze sprawdzę tutaj. All these people, they weren't just killed. Their spirits were ripped apart, broken beyond repair. Maybe I can find the one Bernhard's missing. I need to look around. A spirit well. I could use some of that energy.